Wojna wpłynie na polskich producentów, na żywność w Polsce, no wielorako. Jeżeli byśmy zaczęli od tego, co powiedzmy niedobre, no to na pewno będzie żywność dużo droższa. Czyli będzie też dużo, można powiedzieć, że no dużo trudniej dostępna, to może jeszcze nie, bo my tą żywność będziemy mieli. A tu trzeba pamiętać, że to niekoniecznie jest też jakby sprawa oczywista w innych krajach. My jesteśmy dużym producentem żywności, dużym eksporterem i mimo tego, że będziemy mieli bardzo dużo gości w formie uchodźców, no to my tej żywności mamy wystarczająco dużo, żeby dla wszystkich wystarczyło, ale coś za coś, ona będzie dużo droższa, więc pewnie jakaś asysta państwa znowu by się do tego przydała. Natomiast jeżeli by doszukiwać się w tej sytuacji pozytywów, no to można powiedzieć, że na przykład przestaniemy, miejmy nadzieję, marnować żywność, tak? Polska była niechlubnym liderem marnowania żywności w Europie, prawdopodobnie też na świecie. Wyrzucaliśmy bardzo dużo. Przeciętna polska rodzina wyrzucała ponad 500 zł żywności do kosza. Mam nadzieję, że to no, przez to, bo może nie dzięki temu, ale przez to ustanie. Będziemy bardziej rozsądni, bardziej oszczędni.